Siemanko, ja jestem Lucek, a to jest Need for Speed Underground 2. I co ja tu mam? Mam jakąś gwiazdkę? A tak, właśnie. W poprzednim odcinku zamontowałem tutaj bardzo ładny spoiler. Ale go wywaliłem, bo był... Jednak nie był taki ładny. Był paskudny. Nie pasował mi do tego Eclipse'a. Założyłem go natomiast tylko i wyłącznie dlatego, żeby podnieść jego staty wyglądu, które jakoś... Bo według mnie on wcale nie wyglądał lepiej. Po prostu miał unikalny spoiler i tyle. Chwileczkę. Czy mi się coś nie zapisało? Bo zdaje się, że ja właśnie jadę zainstalować ten spoiler, bo to jest ta gwiazdka. Coś chyba porypało mi się z save'ami. Zerknijmy na mapkę. Aha, teraz i tak nic nie zobaczymy. Okej. No dobra, no to wiecie co, zobaczymy jeszcze raz te spoilery w takim razie. Widocznie tamta jedna gwiazdka mi się po prostu nie zapisała. Trudno. Poradzimy sobie i z tym. Jak może widzicie, jeździ mi się teraz lepiej. Znaczy jeżdżę może trochę lepiej. Niezauważalnie pewnie, ale jakoś tam może to widać. Dlatego, że zmieniłem sobie skrzynię z manualnej na automat. Po prostu nie radziłem sobie już z manualem. Jest poziom trudności cięższy, większy, trudniejszy. I naprawdę, no tak jak mówiłem, spoilery. Ajajaj. Cyk, obróćmy sobie ten samochód. Boże, ja mam coś wybrać z tego? Nie chcę nic wybierać. O, niech będzie sobie fabryczny i jest spoko, prawda? Jakiś tam zajebisty spoiler zamontujemy sobie kiedy indziej do czego innego. Tu mamy kolejną gwiazdkę. Ja wam, tak jak wspomnieliście w komentarzach pod poprzednim odcinkiem, jeszcze przez 3 odcinki obiecuję, że w końcu zamontuję jakiś tutaj system audio, hydraulikę i tak dalej. Ej, słuchajcie, coś mi tu nie gra. Tak jakby mi się coś nie zapisało. Nie, ale jest okej, no wykonałem to było, tego nie było. Jest w porządku, tylko ta jedna gwiazdka mi się chyba nie zapisała po prostu. Okej, jedźmy dalej. Co tu mamy? Gwiazdka tu. No dobra, jedźmy sobie. To pewnie będzie jakaś fotka. Tu chyba będzie dobrze pojechać. Tak, jeszcze zerknijmy sobie. A tu naokoło trochę tego. Nie, będzie dobrze. Pojedziemy sobie trochę naokoło, ale taką fajną, szybką drogą przez obwodnicę i najdłuższą prostą w grze. Mój Eclipse z odcinka na odcinek jest coraz szybszy, więc wiecie, to się liczy, to się wszystko liczy. Jeszcze muszę popracować nad tym malowaniem. Ktoś tam mi wysłał na Facebooka właśnie obrazek chyba z swojego 240SX-a przerobionego właśnie w Undergroundzie, tak fajnie przemalowanego i w ogóle. Możecie zerknąć na Facebooka, jak to tam wygląda. Ale ja nie wiem, czy ja tak będę potrafił fajnie pozmieniać. Teraz to musimy tu skręcić. Co tu jest? Tu jest fotka. Róbmy fotkę. O, piękna fotka. Nie pokazałem wam jej. Nacisnąłem dwa razy przycisk, klawisz, buton A i po prostu przeszedłem dalej. A tutaj mamy możliwość jeszcze fajniejszego przerobienia naszego samochodu. Dodamy mu jakieś zajebiste gadżety. Zmienimy mu zegarki. Dobra, dajmy takie coś. Wow. Czerwone, niebieskie, takie szare, takie czy takie. Niech sobie będzie. No, co jest? Akceptuj się. Jeszcze raz, tak? A, tu nie ma dźwięku tej zmiany. Czerwone, no, fajnie, fajnie. Zielone, okej. Neony. Underglow neon. Pulsujące, takie jest moje ulubione. Niebieski, fioletowy. Damy taki. No, nie można jeszcze zamontować, dobra. Szyby jakie? Dark Coral. Możemy sobie obrócić samochodzik. Myk, myk. No, czemu mi... Jakie tu dać? O, takie dam. Wow. Kolor światełków. Purpurowe niech będą.
Nie wiem dlaczego. Aha, tu, a zobaczcie teraz. Co wy na to? Dobra. Co by tutaj dać? Powinny być jakieś nowe, bo te są podstawowe. O, wow. Kurde, mamy to. Hydraulikę. Damy taką. Audio. A niewiele jeszcze można tutaj dać. Co tam, co tam? Ja nie widzę tego. Tam na dole są te głośniki, wiecie? Tylko, że ich nie widać, cholera. Dobra, tu jakiś monitorek. Tutaj coś tam. Subwoofer. Okej, okay. I... Okej, okay. Niech sobie takie coś będzie. Bagażnik mamy, kurczę. Spinery dajemy jakieś? Czy nie pasują? Jak myślicie? Mi się wydaje, że takie spinery pasują bardziej do tych, do samochodów większych. A tu mam takie felgi. Nie, tak, ja nie będę tutaj dawał tych obrotowych felg, chociaż one są efektowne, prawda? No dobra, to już mamy nasz samochodzik ładnie przerobiony. Teraz tak, hydraulika, jak to się włączało? O, jest, już. Uwaga, chwileczkę, klawisz logia, o właśnie, jest. Ej, zobaczcie, na fioletowo się świeci. Kurde, nawet nie wiedziałem, że tak jest. Na fioletowo się światełka świecą. Ej. Super, no, nie wiedziałem o tym. Zawsze myślałem, że się zmienia tylko te światełka, wiecie, z przodu. O, że one się inaczej świecą, ale nie wiedziałem, że oświetlają na przykład na kolor, na jaki sobie zmieniliśmy. Super. Dobra, tu mamy pierwszy wyścig StreetX. Zacznijmy sobie. Teraz mam automata, powinno jakoś pójść. Supra NX5 350Z. Wow! Jak się spycha. Dobrze. O, ty spadaj. No ten automat całkiem nieźle tutaj działa, jeśli chodzi o zmianę biegów. Też operuje właśnie na dwójce i trójce. A mi się podoba. A ja na manualu też tak jeździłem, tylko że czasami mi się te biegi myliły. Wiecie, komentarz, muszę mówić, muszę dobrze jeździć, muszę zmieniać biegi. A to jest trochę za duże jak na mój rozumek, niestety. Taki sobie wykształciłem i taki mam. Burger King. Widzicie tam z tyłu? Tu są właśnie... Tu jest też gdzieś billboard z eBayem. Może wam to pokażę. Podejrzewam, że to była po prostu próba pierwszej takiej reklamy w grze. I myślę, że bardzo ładnie się sprawdziła. No bo wszyscy w tej grze kojarzą, gdzie znajduje się sklep eBay i tak dalej. Zresztą, kto nie zna mapy w Need for Speed Underground 2? Na pewno każdy fan gier wyścigowych. A tym bardziej takich arcade'ówek, jak właśnie ten Underground 2. Ja bardzo lubię arcade'ówki, wiecie? Symulatory to nie jest moja broszka. Dla mnie gra po prostu ma dostarczać dużo frajdy i tyle. I to jest jej podstawowe zadanie, jeśli o mnie chodzi. A reszta to tam. Są jakieś dodatkowe elementy, które też są ważne, tak? Dojechałem sobie na pierwszym miejscu. $1200. Dolarów, mam nadzieję, bo nie jest napisane jaka to waluta. Znowu jakaś gwiazdka do wykonania. No. To tak, tutaj mamy wszystko chyba załatwione. Pewnie są gdzieś jeszcze ukryte jakieś wyścigi. Mamy zaznaczony na zielony kolor sprint od sponsora. Mamy jedną gwiazdkę do wykonania, jeden drag na lotnisku i potem zostaną nam URL. Jedźmy sobie wykonać sprint dla sponsora. Zaznaczymy sobie. Tu. Jest, mamy. Dobra, i skręcimy sobie tutaj i jedziemy na sprint. Myszka, uciekaj stąd, uciekaj. No. No i już powoli zbliżamy się na miejsce, gdzie mamy rozpocząć sprint. Tutaj przejechał jakiś gościu w jakiejś ładnej suprze.
ale mnie to teraz nie obchodzi. Ja za chwilę będę jechał bardzo, bardzo chyba długi wyścig. Te w ogóle wszystkie tutaj wyścigi w Underground 2 są długie. Ale to nie jest minus, na pewno nie. O, ej, tutaj coś jest, tutaj coś jest. Słuchajcie państwo, tutaj jest drift. Jedziemy sobie, zacznijmy od driftu oczywiście. Okej, jest Skyline, jest Golf, jest Lexus i jest 300. Okej, i uwaga! Jest! Tak to się robi w Underground 2. Oh yeah! Oh yeah! O nie, spieprzyłem trochę, ale i tak mam już sporą przewagę. Zobaczcie, jestem czempionem na tych wyścigach driftu. Właściwie na tych zawodach driftu. Bo tu nieważne, kto dojedzie pierwszy, prawda? Ważne, kto więcej nadriftuje. Tutaj co oni robią w ogóle? God damn it. Wow. Dobra, i teraz zrobimy tak. Rozpędzimy się troszeczkę. Ale ładnie Skyline przydriftował, kurczę. Wow. Co ten Skyline tu odpieprza? Ciągle mi pod koła wchodzi. Oj, na koniec spieprzyłem, no ale to nic, wygrałem lekko, dużą sumę, o, 2200 gotówki, pięknie. Dobra, to chodźmy na ten sprint teraz. Oj, nie, już nie trzeba driftować Eclipse, chciałem powiedzieć Skyline. Już nie trzeba driftować Eclipse, jedziemy sobie na sprint. Teraz staraj się być przyczepny, ej, zobaczcie na to, oh my gosh. Jak dymu dużo, a później jeszcze sobie włączymy jakiś kolorowy dymek, to będzie już w ogóle. No ale spokojnie, do wszystkiego dojdziemy. Dobrze, i teraz chowamy się tutaj. Super. No i kawałek autostrady sobie tutaj zwiedzimy. No, powiem wam, że nas na automacie dużo przyjemniej się jeździ, bo jest już dosyć trudno. Zobaczcie, ci przeciwnicy. O, ci przeciwnicy są zaraz za mną i najmniejszy mój błąd, a nawet nie, bo zobaczcie, i tak mnie doganiają, jak jadę bezbłędnie. Ale kurczę, już tak na automacie to niespecjalnie się by jeździło tutaj, co? Trzeba się na automacie, na manualu, już niespecjalnie mi się jeździło, ale na automacie jest łatwiej, lepiej, jak dla mnie. O, czemu mi nie zaliczyło tego power slide? Ej! Co oni odpierdzielają? O, man! Ej, ja się tak nie bawię! Ej, za dobrzy oni są, nie no. Jakieś przerąbane było, dobra. Dojadę tutaj zaraz. Okej, podejście numer 2. Robimy sobie wallride'a. Są zaraz za mną, słuchajcie. Już raz jechałem ten wyścig właśnie. Znaczy nie ten, bo to było na wcześniejszym poziomie. I teraz jest jeszcze trudniej, jeszcze więcej trzeba się tutaj starać. Nie wiem, czy mi pomaga ten pulsujący, piękny neon pod samochodem. Nitro! O, lera, ej, oni są naprawdę dobrzy. Teraz już wymiatają kolesie. Okej. Okay. Jedziemy sobie skrótem. Trzymajcie kciuki. Jest gorąco! Fucking shit! Zobaczcie. Oj! Zobaczcie, co tu się dzieje. O, fuck! Jest. Za drugim razem udało mi się ukończyć wyścig na pierwszej pozycji. Nie jest tak źle.
Dostałem jakiegoś nowego SMS-a. Spoilers ECU. Czyli możemy sobie zainstalować nowy komputerek. Zróbmy to, bo tutaj jest niedaleko w sumie warsztat z częściami do tuningu osiągów i wiecie co? Ja chcę lepiej jeździć, chcę szybciej jeździć, chcę, żeby mój Eclipse był naprawdę bardzo, bardzo szybki. Tu mamy jakieś zawody Stility X, weźmy sobie je. Okej. Dobrze. I mamy tutaj ECU. Ej, ja już mam to zainstalowane. Co oni mi tutaj mówią, że coś nowego mam. Dobra, tu mamy Stility X, jedźmy sobie. Wow, wow. Okej. I jedziemy Street X. Dobrze. O kurde, ej, słuchajcie, ale te światła z przodu fioletowe wyglądają naprawdę super. Ja nie wiem czemu wcześniej w Undergroundzie nie zwracałem na to uwagi. Nie wiem, może grałem na niskich ustawieniach, to było dawno temu. Teraz po prostu jest fajnie. Dla osób, które grają w Need for Speed World, takie coś by się przydało, prawda? W ogóle w Wordzie przydałoby się coś takiego, aby ta noc była bardziej ciemna, aby światełka były bardziej, wiecie, wszechogarniające, bardziej mocne po prostu. Brakuje tam kilku takich smaczków z życia codziennego, aby można było na przykład sobie włączyć długie światła, krótkie. Chociaż to jest gra już taka naprawdę arcade'owa, bardziej już zręcznościowa niż wyścigowa, powiedziałbym. No ale też jest bardzo fajne i fajnie, że są tam ciekawe samochody, fajne marki i tak dalej. Ej, ktoś mnie tu wyprzedził, zobaczcie, jak on mnie ładnie tu wziął. I co to jest? To jest Toyota Corolla, która bardzo fajnie się spisuje na tych Street X-ach. Pamiętacie, jak tą Toyotą Corollą wymiatałem przecież. Nie, to jakiś cheater jest chyba. Dobra, weźmiemy sobie szerzej ten zakręt, zobaczymy. Ej, no co on robi? Jaki skubaniec. Jak on to tak zrobił? Kurde. O! To już w ogóle masakra. Ja pierdzielę. A jest naprawdę trudno. Ten poziom najtrudniejszy jest masakryczny. Kurde, pierdziele, nie jadę tu już. Trzeci ukończyłem. W dupie mam, idę gdzie indziej. Dobra, wiecie co? Tu mamy jeszcze jakiś ten, jakieś outruny do zrobienia. I to sobie myślę, Boże, i to myślę, że sobie szybko załatwimy, bo jesteśmy w mieście, a w mieście łatwo ich jakoś tam wyciućkać. I tu mamy jeszcze jakiś drift, to sobie ich zrobimy ten drift. Kurde. No dobra, chodźmy na drift. Okej. Kurde. Okej. I chwileczkę. Ach, nie dało się już odwrócić samochodu. Okej. No ej! Kurde, ale mnie zarzuciło. Cholera jasna. Jestem drugi. Nie. A, to jest okrążenie drugie. Kurde. Okej. Okay. Oh, fucking shit! Ach. Dobra. No. No nie da rady tym Eclipsem driftować, kurczę. Za bardzo mu tyłek zarzuca, wiecie? Będę musiał to jakoś poprawić. Albo jeszcze muszę się nauczyć nim jeździć. Może.
Dobra. No i spoko, nawet nie muszę się śpieszyć do tej mety. I tak już wygrałem. Drifty to jest moja broszka. Zresztą nie poszło mi tak dobrze, jakbym chciał. Nie robiłem równiutko tych driftów. No ale trudno. Jakoś sobie poradziliśmy. Dobra, szukamy patałachów do rozwalania. Przejadę jeszcze ze dwa autoruny. I myślę, że w następnym odcinku skupimy się 100% na URL, wyścigach URL. Ale najpierw weźmy sobie tutaj jakiegoś gościa na ruszt, też Eclipse. Fajnie przerobiony. No chodź tu, chodź tu. Dobra. O! Skubany, ale wyrwał. Gdzie jedziesz? Gdzie jedziesz? Tutaj jedź. O, fuck. Kurde, koleś, nie denerwuj mnie. Ej, zobaczcie jaki skubaniec, jak on pędzi. Na razie. I teraz robimy tak. Robimy tak, robimy tu. I tak. I tak. I tak. I tak. I jedź dalej za mną. Dobra, robimy inny myk. Robimy tak. Robimy tak, tak i tak. Haha! Już po tobie, koleś. Yeah! Knockout! Dobra, kogo teraz ładujemy tutaj? O, cześć. Znowu jakiś koleś, wolałbym się z babką pościgać. Dobra. No dobra, i co robimy? Co robimy? Co robimy, proszę państwa? Robimy takie coś. Oh yeah, oh yeah. Nie mają ze mną szans. Oh, unique performance upgrade. No nic, proszę państwa, to już sprawdzimy sobie w następnym odcinku. Ja tymczasem bardzo wam dziękuję za wyświetlenie. Jeśli podobał wam się ten film, dajcie łapkę w górę. Jeśli jesteście tu po raz pierwszy raz, i podobał ci się ten filmik, daj łapkę. Nie, łapka już była, to daj subskrypcję. O, może tak. Trzymajcie się, na razie, cześć.